Siema, cześć i czołem. Kluski z rosołem. Dzisiaj zabrałem się za wymianę akumulatora w ciągniku, bo ten poprzedni już zdechł. No i tyle, co pokażę wam trochę co i jak. Żeby nie było tak różowo, że to takie proste jest. To akumulator w tym ciągniku zamontowany jest tu, o, w tym miejscu. Znaczy teraz go nie ma, bo go wyjąłem. Ale ogólnie to jest tu. No i żeby się do niego dobrać, no to trzeba zdjąć tylne koło. Żeby zdjąć tylne koło, to trzeba go podnieść. Ja sobie poradziłem trochę takie kombinacje alpejskie. Ale wydaje mi się, że w miarę bezpiecznie stoi. Powinno być ok. Koła też zablokowane, te tylne koło zablokowane. Drugie. Stary akumulator już się go pozbyłem. Jak to się kurde bierze? Nowy jest akumulator. Proszę bardzo. Ma tutaj 85 amperogodzin i prąd rozruchu 800 amper. A przyczyna... Dobra, może wezmę go, zacznę wkładać i będę gadał, bo szkoda czasu. No dobra. Przyczyna walnięcia tamtego była prosta. Pierwsza rzecz to ja klemy już wyczyściłem w razie co, jakby się ktoś pytał, to już są wyczyszczone elegancko. Pierwsza przyczyna walnięcia akumulatora była taka, że już po prostu ze starości wykitował. A druga była taka, że padło mi ładowanie. No i co? Zamiast kurde naprawić. I co, włazisz tam? Nie włazisz. Czegoś tu jeszcze brakuje? Nie, wszystko jest. Zamiast ja to ładowanie naprawić, to... Powinno się dopasować. Jest git. To tak jeździłem. Pryskałem w nocy. Akumulator się rozładował do zera. No i co? Zostawiłem później go i już nie doładowałem. Tak więc nie rozładowujcie akumulatora do zera, bo może być później mały kłopocik. Tak jak ja miałem. Zdechł i tyle. No teraz musiałem kupić drugi. A jakbym naprawił ładowanie, to by było wszystko dobrze. A tak to co? Nie wiem, czy to coś widać. Może tak. No tak to zdechł i tyle. Uć. Sorry, że was tak nisko postawiłem, ale nie mam żadnych kurde podstawki. I tak mi jest w sumie najwygodniej. Tutaj operować teraz. Dobra. Minus jest. Teraz plus. Minus najpierw. Bo jak podepniecie plus i się zewrze, to może być kłopot. A jak podepniecie minus, to plus się nie zewrze. Bo nie jest podłączony. I co? Coś mi tu kurde nie pasuje. Czy nie widzicie? Bo trzeba będzie to odwrócić troszkę, ale na szczęście tego kabla tu trochę wisi, więc mam zapas mały. Bo jakoś podłączone było w końcu, nie? Więc powinno i teraz się dać. Trzeba trochę się katalizować.
każdym akumulatorze troszkę są jakieś tolerancje na tych klemach. I jeden ma troszkę większą, jeden troszkę mniejszą. Zależy jak tam się im zrobi. Są niby takie same, ale na szczęście w razie co to one są z miękkiego takiego metalu, ołowiu chyba. Więc można je po prostu albo rozszerzyć klemy po prostu. Tak jak ja zrobiłem. Dobra. Mamy dziada. Utkniętego. Powinno być gites. Trochę go mocniej ścisnę, żeby mi tu kurde. Bo tu dostęp jest słaby, nie? Więc wolę to zrobić w miarę. Żeby mi to kurde później nic się nie działo z tym. Żeby nie było jakichś dziwnych jazd. No dobra. Mamy to. Teraz zabezpieczenia to pewnie tu nie podejdą. Nawet życie. Bo to nie ma, bo to nie ma to od tego służyć. Jeszcze psikniemy go i żeby za szybko mi coś nie działa. Tak na wszelki. No, to. Dobra, będzie git. Teraz z tym plusem trochę może lepiej zabezpieczyć, ale też nie powinno się nic wydarzyć. Dobra, akumulator siedzi w miarę ciasno. Może to jakoś wpakuje. Może będzie takie trochę takie niby zabezpieczenie. Wiem, że to się tak nie robi profesjonalnie, ale dobra, to będzie zleżało i tyle. Skręcamy teraz skubańca. Gdzie klucz? Dobra, znalazłem. Jest klucz, jest wszystko. Dobra, to tutaj jednak wyjmę, bo nie będę, bo to bez sensu. Skręcamy skubańca. Powinien to robić. No inaczej tego kurde dziadostwa nie podłączę. Niestety. Może tym się weźmie. Może tym się weźmie, bo trochę przekręci na drugą stronę.
tak to za blisko trochę. Dobra. Ogarnę i was włączę z powrotem. No i dobra. Akumulator wsadzony, wpakowany. Jak widzicie, zostało mi skręcić obudowę. No i wygląda chyba, że będzie git. Trzeba teraz to skręcić. No i co? No i proszę Państwa, już, tak jak widzicie, dostęp jest utrudniony niestety do tego akumulatora, więc trzeba to od razu dobrze zrobić, bo później jak się cośkolwiek wydarzy, to niestety, ale jest kłopocik, bo trzeba cały ciągnik podnosić, bo inaczej tylnego koła nie ma szans po prostu, znaczy odkręcić, jak się nie podniesie go. To taki mały kłopocik, a ważne to trzeba pilnować, żeby było ładowanie i w ogóle wszystko w miarę w porządku z tym prądem całym. Dobra, sprawdźmy to, jest git. Bo tam się z tym ciągnikiem tak za bardzo nie pieszczę, tylko on jest do roboty, więc dlatego też ty taki nie jest zbyt czysty. To nie jest ciągnik do kościoła, że tak powiem, tylko do pracy. Dobra, to skręcone, to skręcone. Teraz można zabierać i przykręcić koło. Jeszcze do siepy, żeby to mi kurde nie odkręciło się gdzieś tam. Znowu będę musiał to rozkręcać, żydostwo. Dobra. To załatwione teraz. Tylne koło. Stoi tu. No, tu, w tym miejscu. Więc żeby go wsadzić, no to trzeba go jakoś zatachać. No i dobra, ale najpierw to trzeba podnieść go. Dobra, może jakoś się uda, bo chcę jak się najmniej narobić, ażeby to zrobić porządnie. Niestety go nie odpalę w tej chwili, bo ponieważ wolę go nie odpalać bez koła, żeby się coś tam nie przewaliło. Dobra, poszedł. Ale chociaż sprawdzę, czy są światła, nie? Dobra, światła świecą. Awaryjne. Awaryjne świecą. Czyli prąd jest, dobra. Czyli to skręciłem całkiem spoko. I teraz co? Bierzemy koło. I dajemy czarno. To nie jest takie kółeczko jak w samochodzie, nie? Że wchodzi i już. Teraz tylko trochę jest cięższe. Dobra. Trzeba trzeba kawałeczek na górę. Żeby mi coś spadło to. Dobra. Śruby są takie. No. I tak to. I to trzeba teraz wszystko po kolei dokręcać. Będzie git.
Klucz jest do... Klucz do kół to jest 30. Jakby co. Się trzymał. Elegancko. Dzień. Później to się jeszcze dociągnę mocniej. Na razie to się muszę tej kurde konstrukcji stąd pozbyć. Z podciągnika. Bo on już nie będzie potrzebny. Kobyłki, w razie co to do 3 ton są, więc powinny taki ciągniczek spokojnie utrzymać, on tam tyle nie waży. Trzymam jakby podnoszę za jedno koło. No i dobra. I jeszcze mi został kawałek. Jakaś klocka. O. Możemy go opuszczać. Jechać kawałek stąd. Dobra. No i sprawdźmy, czy akcja zakończyła się sukcesem. Czy rozrusznik młotów będzie na górze. Idziemy zobaczyć. Teraz wam pokażę. Wezmę was tu do środka. Tu może jest trochę ciemno, ale sprawdźmy to. No i dobra, chwila prawdy. I no co jest? Hebel był wyłączony. Uf. Dobra. Yes. Baby, akcja zakończona sukcesem. Ładowanie sprawdzimy, czy jest. Jedziemy z kolei. No jeszcze dla pewności. Gdzieś tu miałem miernik. Jako miernik. Dobra, mam miernik. Wreszcie go. Jakieś to głupoty pokazuje, ale...
No i dobra. Sorki, że tak. Jak to się bierze? No. Dobra, naprostowałeś. No i co, ładowanie jest 14,3. Ten miernik trochę głupoty pokazuje, ale czasami mu się zdarzy, że dobrze. Akumulator, widzicie. Żeby się dobrać do dziada, trzeba mu całe koło ściągnąć. Nie jest gdzieś tam ładnie w dostępnym miejscu, tylko akurat tutaj jest tak. No i cóż zrobić. No dobra, akcja zakończona sukcesem w każdym razie. No i co, miłego, nara, do zobaczonka, cześć. Pozdrawiam Was serdecznie. No i miłego dzionka, czy tam wieczoru, cześć.